Radio Elka. Na dzień dobry i dobrano. Radio Elka. Na zegarze już kwadrans po godzinie 11:00 i tak jak już dzisiaj wspominaliśmy, w studio Radio Elka pojawił się prezydent miasta Głogowa, pan Rafał Rokaszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I oczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby odbierać telefony od naszych słuchaczy. 726 114 114, numer do waszej dyspozycji, bo przez najbliższy kwadrans możecie zadać pytanie prezydentowi. Na tym polega właśnie to spotkanie. Zatem zapraszamy. Jeżeli chcielibyście o czymś porozmawiać, chcielibyście zgłosić jakąś sprawę albo o coś zapytać, to pan prezydent jest do waszej dyspozycji w Radio Elka właśnie przez najbliższy kwadrans pod numerem telefonu 726 114 114. Z takimi telefonami możecie... z zapytaniami, możecie dzwonić właśnie pod ten numer do godziny 11:30. Zapraszam serdecznie, 726 114 114. Skorzystajcie z tej okazji również, żeby z panem prezydentem porozmawiać. Panie prezydencie, tam do świąt już wszystko przygotowane? No ciężko powiedzieć. Na razie jeszcze ciężka praca. Mamy końcówkę roku, trzeba wszystko porozliczać, trzeba pospinać to, co było. Oczywiście trwają jednocześnie przygotowania do budżetu na przyszły rok, zatem gorący okres, jesteśmy po komisjach, jeszcze na koniec roku sesja Rady Miejskiej. Po trudnym roku. Po bardzo trudnym roku, jeżeli chodzi o właśnie pandemię i te wszystkie wydarzenia, ale ten rok był dla nas wszystkich trudny, a przynajmniej dziwny, bo przecież musieliśmy dostosować się do tych reguł, które były nam narzucane w trosce o nasze bezpieczeństwo naturalnie, ale wiadomo, że z różnym skutkiem różnie to na nas oddziaływało i osobiście, i zawodowo, i budżetowo, zatem musieliśmy tutaj reagować na bieżąco, ale mam nadzieję, że w miarę, oczywiście nie w każdym przypadku, ale w miarę wyszliśmy z tego obronną ręką i wszyscy patrzymy tylko na koniec, kiedy to się skończy, kiedy przyjdzie nam wrócić do normalności. A czy ten rok finansowo będzie miał wpływ, z pewnością będzie miał wpływ na kolejny 2021? Będzie miał wpływ, jeżeli chodzi o finanse, budżet miasta, ponieważ w trakcie tego roku musieliśmy naprawdę różnego rodzaju niedobory finansowe łatać i to na kwoty kilkunastu milionów złotych, zatem te środki, które można by było pompować w budżet przyszłoroczny, musieliśmy w tym roku wydać na to, aby zagwarantować płynność finansową, płynność realizacji zadań, inwestycji, no i utrzymanie przecież i szkół, i jednostek, zakładów, urzędów, ale myślę, że też co bardzo ważne i to, co widać w mieście, czyli inwestycje, zadania, bo najgorsze w takich trudnych czasach ograniczać zadania właśnie inwestycyjne, zadania remontowe, bo to są po prostu kolejne konkretne pieniądze dla naszych różnych firm, zakładów, które czerpią z tego możliwości bytowania, czyli utrzymywania miejsc pracy, utrzymania samych siebie. Zatem stawianie na gospodarkę to także utrzymanie tysięcy miejsc pracy w Głogowie, firm, które między innymi z budżetu miasta korzystają poprzez realizację różnych zadań, inwestycji, zleceń, które generujemy jako gmina miejska Głogów. Przy tej okazji oczywiście rok trudny, ale są takie sytuacje, w których trzeba było, chciało się sięgnąć troszeczkę głębiej do tej kieszeni finansowej, bo z tego co wiemy już tutaj Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i Marta Kaszuba rozmawiała ze mną na antenie Radia Elka o tym, że będą przeprowadzane badania dla dzieci profilaktyczne, które pan prezydent sfinansował, ponieważ Fundacja McDonald'sa jakby odwołała ze względu na pandemię te badania. Wszyscy, którzy zapisali się, rodzice, którzy zapisali dzieci na badania, no, liczyli na nie, niestety musieli zrezygnować, ale żeby te badania odbyły się jeszcze w tym roku i one odbędą się właśnie już jutro, w weekend najbliższy, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek. Tutaj taki z pana strony ukłon, żeby te badania odbyły się jednak w tym roku, żeby rodzice nie czekali. Ważne badania. Tak, one może nie w takiej formie, jak miały być wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda, ale poprzez właśnie badania USG, wykrywanie u najmłodszych dzieci różnych defektów związanych z nowotworami. To bardzo ważne, aby realizować takie zadanie i tu dziękuję Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, naprawdę mocno się angażuje w różne działania, ale to tak naprawdę jedne z badań, które w ciągu roku finansujemy z budżetu miejskiego,
bo tak naprawdę tych badań realizujemy na setki tysięcy złotych. To są chociażby realizowane nawet teraz szczepienia dla seniorów, to są badania związane z cukrzycą, z osteoporozą, to są pulmonologiczne badania, mnóstwo tych badań i przypomnę, że w ciągu tego roku otrzymaliśmy 400 tysięcy dotacji z KGHM Polska Miedź S.A. właśnie na realizację bezpłatnych, profilaktycznych badań dla naszych mieszkańców i mieszkańcy bardzo chętnie korzystają, szczególnie w tym trudnym okresie, kiedy dostęp do lekarzy, specjalistów, do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest utrudniony, zatem przecież nie tylko na koronawirusa ludzie chorują także na inne choroby, ale profilaktyka, badania, wcześniejsze wykrywanie różnych chorób, schorzeń jest niezwykle ważna, bo może nas oszczędzić, jeżeli chodzi o rozwój przyszłości danej choroby. Wcześniej wykryta choroba to choroba w większości uleczalna. Zapraszamy serdecznie. Pan prezydent miasta Głogowa, pan Rafał Rokaszewicz jest tutaj do waszej dyspozycji. Możecie dzwonić. Zapraszamy serdecznie pod numer 726 114 114. To jest spotkanie pod tytułem Zadaj pytanie prezydentowi. Jeżeli macie takie pytanie, jeżeli macie jakieś sugestie, jeżeli macie jakieś wątpliwości, chcielibyście coś zgłosić, o coś się zapytać, to oczywiście zapraszamy. Jeszcze do godziny 11.30 telefon jest do waszej dyspozycji. Pan prezydent miasta Głogowa również 726 114 114. 14. Spotykamy się w grudniu. W grudniu to chyba już po raz ostatni, panie prezydencie. Tak, to ostatnie nasze spotkanie, zatem zapraszam do telefonów, ale na poprzednim spotkaniu było bardzo dużo zgłoszeń, osób, które tak dzwoniły do nas. Teraz chyba już wszyscy myślą o świętach i o zakupach, o przygotowaniach, bo jeszcze nie było telefonu, ale zachęcamy jak najbardziej. Oczywiście zachęcam do takiej formy kontaktu, ale także do kontaktu dzwoniąc do urzędu, pisząc maile. Bardzo proszę zadawać swoje pytania. I mamy telefon, panie prezydencie. Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, panie prezydencie. Chciałabym się zapytać o jakąś możliwość budżetu przewidzianą na zrobienie drogi na ulicy Niedziałkowskiego, tam przy garażach. Zostały teraz pomalowane pasy. Tak. Nie wiem po co, a bo tam jest dziura na dziurze. Ale chodzi pani o nie ulicę Niedziałkowskiego, tylko chodzi pani o... Nie, jest ulica Niedziałkowskiego, tak. Przy blokach tam 15, 13, 17 i naprzeciwko są zrobione garaże. I tam ta droga, tam jest nieprzejezdna, są tam parkingi. Tak. I tam jest dziura na dziurze, a teraz to zostały pomalowane pasy. Tego nie potrafimy zrozumieć, mieszkańcy, że lepiej by było zrobić tą drogę, niż pomalować pasy na tej drodze. Czyli chodzi o tą wewnętrzną drogę przy garażach. Znaczy, tak, ja powiem dokładnie. Tak, jeżeli chodzi o Niedziałkowskiego, spadzistą, my tę ulicę gruntownie wyremontowaliśmy. Ulice, chodniki, wszystko, ale na przyszły rok planujemy w ramach remontów cząstkowych w porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową, która jest właścicielem części tej działki, wyremontować ten plac przed garażami po to, żeby poprawić warunki do parkowania. Tam bardzo dużo osób parkuje, nie tylko ci garażowicze, właściciele garaży, ale mieszkańcy, którzy na przykład w innym miejscu nie znajdą swojego miejsca. Zatem przyszły rok w budżecie, już to mamy odnotowane, tam też były pewne zapytania właśnie mieszkańców. Będziemy chcieli zrobić remont całego tego placu, tak jak mówię, przy porozumieniu, przy współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową, która jest właścicielem połowy tej działki. Zatem proszę spodziewać się tego zadania wykonanego w przyszłym roku jak najbardziej. Dobrze, fajnie, to dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy oczywiście kolejnych naszych słuchaczy, 726 114 114, numer telefonu do waszej dyspozycji. Jeszcze przez dosłownie niespełna 6 minut macie okazję zapytać o coś pana prezydenta miasta Głogowa, Rafała Rokaszewicza. Zapraszamy serdecznie, to jest takie ostatnie spotkanie w tym roku, w którym możecie coś zasugerować, o coś zapytać, rozwiać swoje wątpliwości. Mamy telefon kolejny, proszę spróbować jeszcze raz, 726 114 114, numer telefonu do waszej dyspozycji. Tu się nam chyba połączenie zawiesiło. I teraz jest już wolna linia i prosimy dzwonić. Jeszcze raz proszę wybrać numer 726 114 114. Mamy połączenie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Radio. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Bardzo prosimy o pytanie.
Panie prezydencie, niby drobna sprawa, od wielu lat nie możemy się dobić do tego, aby ktoś sprzątnął wraki samochodów na parkingach, ulicach i tak dalej. Gdziekolwiek się zwracamy, odsyłają. Nawet to Zbyszek Sienkiewicz mówił, jako Rada Miasta coś się zajmą. Nic z tego, wszędzie proszę, pełno wraków. Proszę podać konkretny przykład, ja sobie zanotuję, bo czasami jest tak, że jest to wewnętrzny parking wspólnoty mieszkaniowej, czasami jest tak, że no niby stoi wrak, ale on jest ubezpieczany przez właściciela, ma OC, takiego nie możemy odtransportować. Ale jak stoi 5 lat bez tablic? Jeżeli nie ma tablic, nie ma ubezpieczenia OC, jesteśmy w stanie go odtransportować, jeżeli to jest na terenie publicznym, czyli na naszych parkingach. Zatem bardzo proszę podać Panie mi, czy teraz... To ja podam tylko taki najbliższy. Bardzo proszę, śmiało. Skrzyżowanie Sienkiewicza z Moniuszki jest parking, no to raczej spółdzielczy. Proszę mówić, ja już sobie dotrę, kto jest właścicielem, czy my, czy spółdzielnia, czy wspólnota mieszkaniowa i wskażemy te miejsca. Sekretariat podaje tam do kogoś ratusza. Ratusz mówi, tak, ale proszę mi podawać. Dobra. Proszę się skupić na tych miejscach. Mercedes i Skoda na parkingu przy Wieżowcu, ale na każdej ulicy są. Ale ja mówię tylko o tych dwóch. Jasne. Czyli Sienkiewicza, Moniuszki, tak? No dobra. Okay. Ktoś się tym zajął w tym mieście. Dobrze, już sobie zanotowałem. Spróbujcie coś zrobić z tym, spróbujcie. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Jest jeszcze czas, zadzwońcie 726-114-114, numer telefonu do waszej dyspozycji przez najbliższych kilka minut, dosłownie do godziny 11.30 czekamy na wasze telefony, czekamy i jest kolejny, także odbieramy. Halo, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Panie prezydencie, dzień dobry. Mam pytanie, jak temat... Bardzo jak wygląda temat obwodnicy Głogowa? O, ten temat bardzo często poruszamy. Już panu mówię, ostatnimi czasy, nawet kilka tygodni temu, jako samorządy, do nas, do samorządów, przez które przechodzić będzie obwodnica, przez projektanta zostało wysłane pismo z prośbą o zaakceptowanie parametrów obwodnicy wraz z jej wariantami. Jak wiemy, mowa o wariantach północnych i południowych. Po przeanalizowaniu tych szczegółowych rozwiązań i jak gdyby parametrów tej drogi, to zacznę od tego, że droga jest budowana będzie budowana i projektowana jest w bardzo dobrej klasie. To jest droga, która standardami odpowiada drodze ekspresowej, ponieważ ma po dwa pasy w jedną i drugą stronę, nie ma zwykłych skrzyżowań, będą projektowane węzły, czyli bardzo bezpieczne rozwiązania. Zatem takie drogi podległe, drobne nie będą miały wjazdu na obwodnicę, tylko konkretne węzły, które są projektowane. I po przeanalizowaniu tych wariantów północnych, południowych, jako gminy, na których miałaby leżeć obwodnica w wariancie północnym, przychyliliśmy się do tego rozwiązania. Przede wszystkim dlatego, że ma mniejszą ingerencję w budownictwo mieszkaniowe, to znaczy nie biegnie blisko zabudowań, które już istnieją, nie ma konieczności wyburzania budynków zamieszkałych, biegnie po terenach, które są jak gdyby wolne od zabudowy, albo przynajmniej mniej ingeruje niż wariant południowy. Poza tym ściąga nam też ruch od strony Sławy poprzez węzeł na drodze wojewódzkiej. Poza tym uzbraja nam, czy też poprawia nam jakość terenów między Hutą a miastem, czyli takie tereny przemysłowe. I jest jeszcze wiele innych aspektów, o których wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast przede wszystkim wariant północny jest mniej uciążliwy dla mieszkańców, chociaż wariant południowy, nie ukrywam, jest taki bardziej intuicyjny, bardziej powodujący to, że więcej kierowców będzie wybierało ten wariant. Niemniej jednak ograniczenia przede wszystkim dla tirów, dla samochodów ciężarowych, ta obwodnica będzie mogła być tak oznakowana, że tranzyt i tak będzie wyrzucany na ten wariant północny i na pewno w znakomity sposób odciąży to nasze zakorkowane miasto w godzinach szczytu. Ale przede wszystkim te rozwiązania, o których mówiłem, poprawiające naszą atrakcyjność pod kątem gospodarczym,
i oczywiście społecznym były brane pod uwagę. W przyszłym tygodniu mamy takie spotkanie, zespół konsultacyjny właśnie z projektantami, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Na pewno będziemy też omawiać tę sprawę, tak żeby na początku roku oficjalnie projektant przedstawił wariant, który zostanie wybrany, a wybrany to zostanie przez zespół do tego powołany w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, właśnie patrząc na czynniki ekonomiczne, środowiskowe i techniczne. Zatem z początkiem roku będziemy wiedzieć, jaki wariant ostatecznie będzie wybrany do realizacji. Panie prezydencie, 11.30 na zegarze, to kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. No cóż, no miłych świąt, wesołych świąt już teraz będę życzyła, już tak na pewnego, bo ostatnio życzyłam, ale okazało się, że spotkaliśmy się jeszcze w grudniu. Ponieważ tak, to ostatnie spotkanie nasze w grudniu, ja również chciałbym życzyć naszym mieszkańcom dużo zdrowia przede wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze życzenie, które wypowiadamy w tym roku przy różnych okazjach, także zdrowia przede wszystkim Państwu życzę. Szczęścia, spełnienia marzeń w nadchodzącym 2021 roku, aby był lepszy. Życzę z całego serca, aby był lepszy dla nas wszystkich pod każdym względem, i tym prywatnym, i tym zawodowym, żebyśmy szybko wrócili do normalności. Spełnienia wszystkich naszych ukrytych marzeń w 2021 roku. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w 2021. Tak jest, do zobaczenia, do usłyszenia.